Rozdział 32, piątej Księgi Mojżeszowej. Komentarz autorstwa Charlesa Henry'ego McIntosha. Pieśń Mojżesza. Prorocza wizja. I przemówił Mojżesz do całego zgromadzenia izraelskiego słowami całej tej pieśni. 31 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, 30 werset. Nie posunę się chyba za daleko, jeżeli stwierdzę, że mamy tutaj przed sobą jeden z najważniejszych i najbardziej treściwych fragmentów Słowa Bożego, który wymaga od nas wnikliwego rozważenia. Pieśń Mojżesza zawiera historię dróg Boga z Izraelem od początku do końca oraz uroczystą relację strasznych grzechów tego ludu, jak i sądów Bożych, jakie grzechy te na niego ściągnęły. Jest jednak coś, co napełnia serca wdzięcznością. Pieśń ta zaczyna i kończy się odniesieniem do Boga. Gdyby tak nie było, mielibyśmy przed nami jedynie smutną historię dróg człowieka, która przytłoczyłaby nas, nie pozostawiając ani iskry nadziei. Ponieważ jednak tak nie jest, możemy w spokoju śledzić drogi człowieka i przyglądać się, jak w jego rękach wszystko marnieje, jak potężne wysiłki podejmuje wróg, aby przeciwić się wypełnieniu zamysłów i planów Bożych. I w jak smutny sposób człowiek zawiódł pod każdym względem i padł ofiarą tragicznego zepsucia. Dlatego, że ze spokojem możemy rozmyślać nad przedstawionymi w pieśni faktami, ponieważ wiemy, że Bóg wciąż pozostaje ten sam. Na koniec On będzie zwycięzcą i wtedy wszystko zostanie doprowadzone do Bożego porządku. Wtedy On będzie wszystkim we wszystkim. 1 Koryntian 15, rozdział 28, werset. Wtedy też żaden wróg i żadne zło nie znajdą się w nieograniczonym obszarze błogosławieństwa, którym nasz godny uwielbienia Pan Jezus Chrystus stanowić będzie słońce i centrum wszystkiego. Nakłońcie uszy niebiosa, a ja mówić będę. I niech słucha ziemia słów ust moich. Niech kropi jak deszcz nauka moja, niech ścieka jak rosa mowa moja, jak drobny deszcz na świeżą ruń, jak ulewa na trawę, gdyż imię Pana głosić będę. Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. Wersety od 1 do 3 rozdziału 32, piątej Księgi Mojżeszowej. Tutaj widzimy pewny, niezachwiany fundament wszystkiego. Niech się dzieje, co chce. Imię naszego Boga ostoi się na wieki. Żadna moc ziemi ani piekła nie może pokrzyżować Bożych zamysłów ani zatrzymać promieni Bożej chwały. Imię naszego Boga, Boga i Ojca, naszego Pana Jezusa Chrystusa jest naszą ucieczką i schronieniem, miejscem azylu w tym ciemnym, grzesznym świecie, w obliczu upozorowanych sukcesów wroga. Wzywanie imienia Pana działa kojąco na duszę, niczym orzeźwiająca rosa i deszcz na spieczoną niwę. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego. Werset 4 rozdziału 32, 5 Księgi Mojżeszowej. On jest jedyną skałą, nie jakąś tam skałą. W języku greckim, podobnie jak w angielskim i niemieckim, mamy do czynienia z rodzajnikami. Gdy rzeczownik występuje z rodzajnikiem, chodzi o tę jedną konkretną rzecz i żadną inną. Tak właśnie jest w tym przypadku w hebrajskim. W niemieckim czytamy Der Fels vollkommen ist sein Turm, a nie ein Fels.
Dzieło Jego jest doskonałe. To, co wychodzi spod Jego ręki, nie wykazuje najmniejszych uchybień i niedociągnięć. Wszystko nosi pieczęć absolutnej doskonałości. Prawda ta stanie się niedługo jasna dla całego stworzenia. Jednak wiara już dzisiaj to wie i znajduje w tym źródło Bożej pociechy. Gdyż wszystkie drogi Jego są prawe, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Niewierzący mogą się z tego naśmiewać i w swojej urojonej mądrości krytykować działanie Boga, ale ich głupota już niedługo uwidoczni się wobec wszystkich, wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Rzymian 3 rozdział, 4 werset. Biada tym, którzy w swej zuchwałości nie wzbraniają się kwestionować doskonałości słów i czynów wszechmądrego i wszechmogącego Boga. Mamy do czynienia z Bogiem, który zawsze pozostaje wierny i nie może zaprzeć się samego siebie. Z Bogiem, którego drogi są doskonałe i który, gdy wróg uczyni już wszystko, co w jego mocy, uwielbi samego siebie i wprowadzi powszechne, wieczne błogosławieństwo. To prawda, że Bóg musi dokonać sądu nad drogami człowieka i czasami z przerażającą surowością użyć rózgi karcenia wobec swojego własnego ludu. Nie może tolerować zła u tych, którzy nazwani są Jego świętym imieniem. Prawda ta ze szczególną powagą znajduje wyraz w tej pieśni. W niej bezkompromisowo obnażone i potępione są czyny Izraela. Nic nie zostaje pominięte milczeniem. Wszystko zostaje wymienione z świętą dokładnością i wiernością. Czytamy: źle postąpił wobec Niego, nie są synami Jego przez przywary swoje, ród krnąbrny i przewrotny. Czy Panu tak odpłacicie, ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On Ojcem Twoim, Twórcą Twoim? Czy nie On Cię stworzył i utwierdził? Bóg wyznacza granice swemu ludowi. Powyższe słowa stanowią pierwszy zarzut postawiony w tej pieśni wobec ludu izraelskiego. Jednak zaraz potem słyszymy wspaniałe świadectwo dobroci i wierności i miłosierdzia Pana, Boga Najwyższego. Wspomnij dni dawne, rozważcie lata dawnych pokoleń, zapytaj Ojca Twego, a oznajmi Ci, starszych Twoich, a powiedzą Ci. Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już ustalał granice ludów według liczby synów izraelskich. Wersety 7 i 8 32 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Mało uwagi poświęca się temu wspaniałemu faktowi. Jak rzadko myśli się o tym, że gdy Najwyższy Bóg ustalał pierwotne granice narodów, kierował się dobrem synów izraelskich. Gdy studiujemy geografię i historię z Bożego punktu widzenia, zauważamy, że Kanaan i potomkowie Jakuba stanowią ich centrum, wokół którego wszystko się kręci. Tak, ten wąski pasek ziemi położony na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego o powierzchni około 20 tysięcy km kwadratowych jest centralnym punktem geografii Bożej, zaś 12 plemion Izraela stanowi centrum historii. Jak niewiele historycy i geografowie o tym myśleli. Opisywali kraje i dzieje ludów, które swym terytorium i politycznym znaczeniem przewyższały co prawda Palestynę i lud izraelski,
które jednak według Bożej oceny są niczym w porównaniu z malutkim krajem, który nazywa on swym własnym imieniem i który zgodnie ze swoim zamysłem da jako wieczne dziedzictwo potomkom Abrahama, swego przyjaciela. Tutaj sprawdzają się słowa, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Izajasza 55:8. Człowiek przypisuje olbrzymią wagę rozległym obszarom, wyszkolonym armiom, potężnym flotom, obfitości surowców i tym podobne. Bóg jednak nie zważa na takie rzeczy. Nie mają one dla Niego więcej znaczenia niż kurz na szali wagi. Porównaj Izajasza 40 rozdział 21 do 23 wersetu. Jakże ważna jest jednak mała Palestyna. Jakie wydarzenia się tam rozgrywały. Jakie będą miały jeszcze miejsce. Nie ma miejsca na obliczu całej ziemi, któremu Bóg poświęcałby tak wiele uwagi, jak ziemi Kanan i Jerozolimie. Pismo zawiera szereg dowodów na potwierdzenie tej prawdy i zbliża się czas, że jawne fakty sprawią to, czego nie osiągnęło nawet najklarowniejsze świadectwo Pisma. Mianowicie wzbudzą wreszcie u ludzi przekonanie, że Izrael stanowi centrum zamysłów Bożych z tą ziemią. Wszystkie inne narody zawdzięczają swoje znaczenie i zajmowaną pozycję temu, że w ten czy inny sposób pozostawały w związku z ludem izraelskim. O tym historycy nie myślą, ale my powinniśmy o tym pamiętać. Bóg pielęgnuje Izraela. Cudowną treść wersetów od 9 do 14, 32 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej można najpierw odnieść oczywiście do Izraela. Może ona także z pewnością służyć Kościołowi Bożemu ku pouczeniu i pożytkowi. Gdyby jednak chciano ją odnieść bezpośrednio do Kościoła Bożego, popełniono by błąd. Odebrano by Kościołowi jego niebiańskie stanowisko i ściągnięto by go na ziemski grunt, zabierając jednocześnie Izraelowi miejsce i dział, jakie zostały mu przeznaczone przez Boga. Zgromadzenie Boże, ciało Chrystusowe, nie ma nic do czynienia z narodami ziemi i przydzielaniem im obszarów. Zgodnie z myślami Boga jest ciałem obcym tutaj na ziemi. Jego dział, jego nadzieja, ojczyzna i dziedzictwo są niebiańskie. Również jego powołanie, postępowanie, przeznaczenie, jego cały charakter są niebiańskie lub przynajmniej winny takie być. Kościół Boży nie ma nic wspólnego z polityką tego świata. Jego ojczyzna jest w niebie, skąd oczekuje swego Pana jako Zbawiciela, 3 rozdział, 20 werset. Gdy miesza się w sprawy polityczne, sprzeniewierza się Panu swemu powołaniu i zasadom. Jego świętym i wzniosłym przywilejem jest bycie zjednoczonym z ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusem. Ma tyle samo wspólnego z problemami społeczeństwa i biegiem historii tego świata, co jego uwielbiona głowa w niebie. Sam Pan powiedział o dzieciach Bożych: nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Ewangelia Jana 17, rozdział 16, werset. Jest to decydujące i cechuje nasze stanowisko i naszą drogę tutaj na ziemi. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 17 werset. Słowa te zawierają podwójną prawdę. Mianowicie nasze przyjęcie u Boga i nasze odłączenie od świata. Mamy żyć w Nim, to znaczy w świecie, jako obcy, oczekując przyjścia Pana, pojawienia się jasnej, porannej gwiazdy.
Nie naszą rzeczą jest zajmować się polityką. Raz po raz jesteśmy wzywani, by być posłuszni władzy, modlić się za tymi, którzy sprawują rządy, płacić podatki i nikomu nic nie być dłużni. Mamy być nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, którym świecimy jak światła na świecie. List do Filipian, 2 rozdział, 15 werset. Z tego wynika, jak ważne jest, by należycie wykładać słowo prawdy. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 15 werset. Postępowanie Izraela. Werset 15 rozdziału 32, 5 Księgi Mojżeszowej stanowi punkt zwrotny w pieśni Mojżesza. Dotychczas widzieliśmy Boga i Jego działanie, Jego zamysły, plany i myśli, Jego zainteresowanie ludem izraelskim i opiekę, jaką nad nimi roztaczał. Gdy przyglądamy się Bogu i Jego drogom, nie ma nic, co mogłoby zakłócić radości, co mogłoby zakłócić radość serca. Wszystko nosi znamię Bożej doskonałości i wypełnia nas podziwem i dziękczynieniem. Istnieje jednak także ludzka strona i tutaj spotykamy się jedynie z błędami i rozczarowaniami. Tak więc w 15 wersecie naszego rozdziału czytamy: utył Jeszurun i wierzga. W jak żywy i trafny sposób to krótkie zdanie obrazuje nam wewnętrzną historię Izraela. Utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś i porzucił Boga. Boga, który go stworzył, znieważył skałę zbawienia swojego, pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami, podniecili go obrzydliwościami, składali ofiary demonom, które nie są bogami, bogom, których ojcowie wasi nie znali, nowym, które niedawno się pojawiły. Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał. Wersety od 15 do 18, 32 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Z jaką powagą słowa te przemawiają do nas? Wszyscy bez wyjątku znajdujemy się w niebezpieczeństwie, by obrać tę zgubną drogę. Tak chętnie korzystamy z darów, pomijając dawcę. Tyjemy niczym Izrael i zaczynamy wierzgać. Zapominamy o Bogu, tracimy kosztowną świadomość Jego obecności i Jego wystarczalności. Zwracamy się ku innym celom, jak Izrael zwrócił się ku bożkom. Jakże często zapominamy o skale, która nas zrodziła, o Bogu, który w boleściach wydał nas na świat, o Panu, który nas odkupił. Przy tym jako wierzący czasu łaski mamy jeszcze mniej powodów do usprawiedliwienia, ponieważ nasze przywileje wyższe są niż przywileje Izraela. Zostaliśmy postawieni na stanowisku oraz w relacji, o których Izrael nawet nie śnił. Posiadamy najwyższe możliwe przywileje i błogosławieństwa. Możemy mieć społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Jesteśmy odbiorcami tej doskonałej miłości, która nie spoczęła, dopóki nie postawiła nas na stanowisku, o którym można powiedzieć, jaki On to jest Chrystus. Jest tacy i my jesteśmy na tym świecie. 1 Jana, 4 rozdział, 17 werset. Miłość Boża do nas została objawiona nie tylko w oddaniu na śmierć umiłowanego Syna, lecz także postawiła nas na tym samym stanowisku, jakie zajmuje Miłość Boża do nas została objawiona nie tylko w oddaniu na śmierć
umiłowanego Syna, lecz także postawiła nas na tym samym stanowisku, jakie zajmuje nasz Pan. Rządy Boże. Wersety od 19 do 25 5 Księgi Mojżeszowej, rozdziału 32, pokazują nam zasady rządów Bożych pośród Jego ludu, które przywodzą nam na pamięć słowa apostoła z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, 31 werset. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Historia Izraela dowodzi niezbicie, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Hebrajczyków 12 rozdział, 29 werset. Żaden z narodów ziemi nie doświadczał tak ciężkiego karcenia jak lud izraelski. Pan przypomina mu o tym w słowach: tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Amosa 3 rozdział 2 werset. Żaden inny naród nie miał przywileju posiadania tak bliskiej więzi z Panem. Godność ta była wyłącznym działaniem jego jednego narodu, stanowiąc jednocześnie podstawę jego poważnej odpowiedzialności. Izrael został powołany, by być ludem Bożym, co czyniło go odpowiedzialnym, by zachowywać się w sposób godny otrzymanego stanowiska. W przeciwnym razie miał zostać dotknięty karceniem, jakiego nie zaznał żaden lud. Z relacji dróg Bożych z jego ziemskim ludem powinniśmy nauczyć się, jak ważne jest, byśmy pokornie, czujnie i wiernie żyli na naszym wzniosłym i świętym stanowisku. To prawda, że posiadamy życie wieczne i jesteśmy uprzywilejowanymi przedmiotami wspaniałej łaski, która króluje przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Rzymian 5 rozdział 21 werset. Jesteśmy członkami ciała Chrystusa, świątynią Ducha Świętego i dziedzicami wiecznej chwały. Czy to wszystko pozwala nam jednak na lekceważenie ostrzegawczego głosu, który przemawia do nas z kart historii Izraela? Czy dlatego, że posiadamy wyższe przywileje, mielibyśmy żyć beztrosko i gardzić napomnieniami, które wynikają z historii ziemskiego ludu Bożego? Oby Bóg zachował nas przed tego rodzaju myśleniem. Nie, wręcz przeciwnie. Jesteśmy zobowiązani, by z wielką skrupulatnością zważyć na pouczenia spisane dla nas przez Ducha Świętego. Im wyższe są nasze przywileje, im obfitsze błogosławieństwa, im bliższa relacja z Bogiem, tym bardziej godzi się nam okazywać wierność i postępować tak, jak miłe to jest w oczach Tego, który powołał nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 9 werset. Ręka Pańska nad narodami. W wersecie 26 znajdujemy ciekawą stronę historii dróg Bożych z Izraelem. Werset 26 rozdziału 32. Byłbym rzekł, potłukę ich, wytracę między ludźmi pamięć o nich. Potłukę ich, wytracę między ludźmi pamięć o nich. Dlaczego Bóg tego nie uczynił? Odpowiedź na to pytanie posiada ogromne znaczenie dla Izraela i stanowi fundament wszystkich przyszłych błogosławieństw tego ludu. Niewątpliwie Izrael zasłużył na to, aby jego pamięć została wymazana. Jednak Bóg ma swoje zamysły odnośnie swego ludu, przy tym ma również na względzie zuchwałe myśli narodów o Izraelu. Ten aspekt znajdujemy w wersecie 27. Bóg uniża się, by podać powód, dla którego nie zetrze wszelkiego śladu po tym grzesznym, krnąbrnym ludzie izraelskim.
gdybym się nie wzdrygał przed zniewagą wroga, aby nie wypaczyli tego ciemięscy ich, aby nie powiedzieli, nasza ręka jest górą, a nie Pan uczynił to wszystko. Jakże wielka jest łaska, która bije z tych słów. Bóg nie chce, aby przeciwnicy żywili przekonanie, że to ich moc powaliła Izraela. Chce, co prawda, posłużyć się tymi ludami jako swoją rózgą, ale gdy tylko ważą się, by w swojej gorzkiej, zawziętej wrogości przekraczać wyznaczone im granice, połamie rózgę na kawałki i pokaże wszystkim, że wszelkie działanie z jego umiłowanym, choćby i błądzącym ludem, mają na celu jego ostateczne błogosławieństwo i chwałę. Porównaj Izajasza 10 rozdział od 5 do 15 wersetu. To cenna prawda. Postanowieniem Pana jest nauczenie wszystkich narodów ziemi, że Izrael zajmuje szczególne miejsce w jego sercu i wyjątkowe stanowisko tu, na ziemi. Ludy, które zapominają o tym fakcie lub chcą się mu sprzeciwić, będą musiały ponieść konsekwencje swojego buntu. Zobaczą, jak Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba odeprze wszelki atak na lud jego suwerennego wyboru. Człowiek w swojej ślepej, szalonej pysze może myśleć, że jego ręka jest mocna, ale będzie musiał przekonać się, że ręka Pana jest mocniejsza. W wersetach 29-33 Bóg zwraca się do serc i sumień ludu. Gdyby byli mądrzy, zastanowiliby się nad tym, zrozumieliby, co ich czeka. Jakżeby jeden mógł gonić przed sobą 1000, a dwaj zmusić do ucieczki 10 000, gdyby ten, który jest ich skałą, nie był ich zaprzedał, a Pan ich nie porzucił. Gdyż nie jest jako nasza skała ich skała, także nieprzyjaciele nasi są tego sędziami. Gdyż z winorośli Sodomy jest winorośl ich i z niw uprawnych Gomory winogrona ich, to winogrona jadowite. Gorzkie są ich jagody, smoczym jadem jest wino ich, okrutną trucizną żmij. Jakże przerażający obraz moralnego stanu ludu. Jest to obraz rzeczywistego stanu tych, którzy nie posiadają skały Izraela za swoje własne oparcie. Niemniej jednak dzień pomsty nadejdzie. Do dzisiaj został wstrzymany ze względu na cierpliwość i łaskę Bożą, ale przyjdzie z całą pewnością, jak pewnym jest to, że Bóg siedzi na tronie w niebiosach. W dniu tym wszystkie narody, które odnosiły się do Izraela z dumą i pogardą, przed sędziowskim tronem Syna Bożego zdadzą sprawę ze swojego postępowania. Usłyszą sprawiedliwy wyrok i zostaną dotknięte bezlitosnym gniewem. Wraz z wersetem 42 naszego rozdziału kończą się rozporządzenia odnośnie sądu i pomsty Boga. Wraz z wersetem 42 rozdziału 32, 5 Księgi Mojżeszowej. Pieśń Mojżesza zawiera jedynie krótką wzmiankę o tych poważnych rzeczach, podczas gdy pisma prorocze poświęcają im wiele uwagi. Między innymi opisany jest sąd nad Gogiem i Magogiem, wielkim wrogiem z północy, który w czasach ostatecznych wyruszy na wojnę przeciwko Izraelowi. Ale zostanie zdruzgotany. Również w trzecim rozdziale Księgi Joela czytamy:
Również w 3 rozdziale Księgi Joela czytamy o tych wydarzeniach. Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, zgromadzę wszystkie narody, sprowadzę je do doliny Jozafata i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. Wersety 6 i 7 3 rozdziału Księgi Joela. Widzimy zatem godną podziwu harmonię między wypowiedziami tych proroków a pieśnią Mojżesza. Jakże klarownie Duch Święty przedstawia prawdę o przyszłej chwale i supremacji Izraela. Słowa końcowe pieśni. Zakończenie pieśni jest doprawdy ożywiające. Stanowi ono poniekąd ostatni kamień całej budowli. Wszyscy wrogowie Izraela, pod jakim imieniem by też nie występowali, czy to Gog, czy Magog, czy Asyryjczyk, czy też król północy, zostaną zniszczeni i wydani na wieczne zatracenie. Wtedy to do uszu naszych docierają wspaniałe słowa. Wysławiajcie narody, lud jego, gdyż pomści krew sług swoich i zemstę wywrze na wrogach swoich, ale ziemię swoją i lud oczyści z grzechu. Tym kończy się ta pieśń. Jedna z najpiękniejszych, jakie znajdujemy w ogóle w Księdze Bożej. Rozpoczyna się i kończy odniesieniem do Boga. Zawiera całą historię ludu izraelskiego w przyszłości, teraźniejszości i przeszłości. Pokazuje nam wyznaczenie granic ludom ziemi w oparciu o Boże plany odnośnie potomków Abrahama. Mówi o narodach, które podnosiły swą rękę na naród wybrany, bądź jeszcze podniosą w bliskiej przyszłości. W końcu zaś, gdy Izrael zostanie przywrócony do społeczności z Bogiem i pobłogosławiony zgodnie z przymierzem zawartym z ich ojcami, ocalone ludy zostaną wezwane do radowania się wraz z nim. Jakiż szeroki wachlarz prawd zostaje nam tutaj przedstawiony. Do prawdy można zawołać: on jest skałą. Doskonałe jest dzieło jego. Tutaj serce może spocząć w świętym pokoju. Niech się dzieje, co chce. Wszystko może zmarnić w rękach człowieka, skończyć się beznadziejnym upadkiem, ale skała ostoi się na wieki i każde dzieło Boże będzie lśniło promiennym blaskiem w wiecznej doskonałości, ku Jego chwale i ku błogosławieństwu Jego ludu. Oczywiście, że w pieśni tej nie chodzi o Kościół Boży, ciało Chrystusowe. Gdy Mojżesz spisywał słowa tej pieśni, to tajemnica Kościoła była jeszcze ukryta w sercu Bożym. Apostoł Paweł był owym wybranym sługą, przez którego została objawiona. Jeżeli tego nie zrozumiemy, nie będziemy w stanie wyjaśnić kontekstu dla wielu wątków Pisma Świętego. Jednak dla szczerego serca, które poddaje się bez uprzedzeń pouczeniom Słowa Bożego, jasne jest, że tematem pieśni Mojżesza są wychowawcze drogi Boga z Izraelem i narodami ziemi. Że to ziemia stanowi scenerię opisywanych wydarzeń, zaś Kanaan ich centrum. Wniosek. Posłuszeństwo. I przyszedł Mojżesz i przemówił słowami całej tej pieśni do ludu. On i Jozue, syn Nuna. A gdy Mojżesz wypowiedział do końca te słowa do całego Izraela, rzekł do nich jeszcze: weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż
Nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem. I przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Wersety 44 do 47 rozdziału 32. W księdze tej widzimy od początku do końca, jak Mojżesz, uwierny sługa Boży, stara się wpoić ludowi Bożemu obowiązek bezwarunkowego, szczerego posłuszeństwa wobec Słowa Bożego. Posłuszeństwo to było kluczem do życia, pokoju i powodzenia ludu. Mieli tylko być posłuszni. Oby takie szczere, bezwzględne posłuszeństwo cechowało i nas w obecnym czasie pomieszania, w którym upadła wola człowieka, odgrywa tak zasadniczą i smutną rolę. Świat i tak zwane chrześcijaństwo postępują według swojego własnego uznania, pogrążając się w coraz to gęstsze ciemności. Naszym życiem powinno być nieustannie kroczenie wąską ścieżką posłuszeństwa względem błogosławionych przykazań naszego Pana i Zbawiciela. Jedynie to jest w stanie dać sercu autentyczny pokój. Choćbyśmy nawet mieli wydawać się dla świata, może nawet dla chrześcijan, ludźmi o ciasnych horyzontach, to nie dajmy się nakłonić, by choćby o milimetr odejść od drogi, jaką wytycza nam Słowo Boże. Oby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie. Niech Jego pokój rządzi w naszych sercach aż do samego końca. List do Kolosan, 3 rozdział, 15 do 16 wersetu. Godny uwagi jest fakt, że rozdział ten, czyli 32, 5 Księgi Mojżeszowej, kończy się kolejną wskazówką na wychowawcze drogi Pana. Tym razem z jego sługą Mojżeszem, wersety 48 do 52 rozdziału 32, 5 Księgi Mojżeszowej, rządy Boże są poważne i upokarzające. Serce powinno drżeć na samą myśl o nieposłuszeństwie. Skoro tak znakomity sługa jak Mojżesz został ukarany za nierozważne słowa, Psalm 106, werset 33, jakim będzie koniec tych, którzy żyją w nieustannym zaniedbywaniu jasnych przykazań Boga i samowolnym lekceważeniu Jego autorytetu?